pole. Dobra. Jak masz na imię? Cichrzewski Łukasz. Łukasz Cichrzewski. I ile jesteś czasu w Holandii? Jestem tutaj od 2010 roku, 3 miesiące. Z małą przerwą w Polsce. No i od... I jaki masz cel w życiu? Co chciałbyś osiągnąć? No po prostu mam cel taki, żeby osiągnąć po prostu o tym, co marzyłem i po prostu uzbierać pieniądze po prostu, żeby wybudować mieszkanie. Mhm. To jest moim wielkim marzeniem, gdzie po prostu wiem, że po prostu no, na pewno się nigdy nie spełni. Tak. No na pewno. Nie, czego ma się nie spełni? Dlaczego teraz w tym momencie po prostu wiem, że no po prostu będę tak dalej po prostu no robił jak teraz, no to po prostu no to. Pracy nie znajdę. Zostanę narkomanem, będę się szlejał po tych ulicach. No a jak wygląda twoja sytuacja w Polsce? No po prostu w Polsce jest tak, że wiesz no. Jest nieciekawie, po prostu zależy mi, żeby... Dużo bierzesz narkotyków taką? No powiem ci, że jak mam po prostu wiesz, pieniądze to kupuję, jak nie mam to wiesz, nie biorę. Mhm. A co najczęściej? Amfetamina. Tak, a ile dziennie? No tak grama, półtora. Grama, półtora, a jak w nos czy jakoś inaczej? W nos. Wszystko? Tak. Mhm. Po prostu no chcę zmienić to swoje życie i to jak najszybciej, nie? Bo tak dalej... Dalej tak nie... Dalej tak się nie pociągnie. No i dobrze, wariacie, powodzenia. Powodzenia. No. Z parcikiem, ziomek. Tu zdrówki. Strawę pali i lipi z gegowem.